Najstarsza pewna wiadomość o tej puszczańskiej wsi pochodzi z 1438 roku. Pierwotnie Ruszów należał do rodziny von Penzing z Pieńska. W latach 1491-1492 miejscowość została kupiona przez Radę Miejską Zgorzelca. Już wtedy Ruszów był ośrodkiem hutnictwa żelaza, bazującego na miejscowych złożach rudy darniowej. W 1493 roku mistrzem kuźniczym był tu Lorenz Altman, którego hamerię wartości 600 grzywien przejęli w 1499 roku jego synowie Marcin i Krzysztof. W dokumentach z końca XV wieku możemy znaleźć wzmianki również o innych ruszowskich mistrzach kuźniczych, Jakobie i Mathesie. Miejscowe hutnictwo żelaza zaniknęło na przełomie XVII i XVIII wieku. Ostatnią kuźnicę w 1708 roku magistrat Zgorzelecki wykupuje z rąk prywatnych i przekształca ją w folwark. W okresie wojny 30-letniej Ruszów został spalony przez wojska szwedzkie. Wskutek zniszczeń liczba ludności zmniejszyła się o prawie 30%. W 1846 roku uruchomiono linię kolejową, która połączyła Ruszów z Iłową i Węglińcem. W kwietniu 1945 roku zorganizowany był tu szpital dla żołnierzy rozlokowanego oddziału 2 Armii Wojska Polskiego, którzy zostali ranni podczas forsowania Nysy Łużyckiej. Przed wojną Ruszów posiadał prawa miejskie i rozwijał się bardzo prężnie. Liczył około 6,5 tysiąca mieszkańców, wydawano w nim gazetę lokalną, działało 5 tartaków, znana na Dolnym Śląsku fabryka czekolady, 2 huty szkła, odlewnia żelaza, fabryka Leishman, wówczas największy na Dolnym Śląsku zakład produkujący sklejki, oraz fabryka mebli, do tego klasztor i 3 szkoły. Z obiektów zabytkowych zachował się tu jednonawowy kościół ewangelicki wzniesiony w początkach XVI wieku, rozbudowywany na przełomie XVI i XVII wieku, zniszczony w 1945 roku. Do dziś zachowały się mury zewnętrzne, trójprzęsłowe, sklepienia sieciowe wsparte na filarach przyściennych oraz szereg nagrobnych płyt renesansowych i barokowych. Obecnie trwają prace remontowe i renowacyjne mające przystosować zabytkowy kościół do roli kaplicy przedpogrzebowej. Wyzwaniem Zmartwychwstania Pańskiego z 1906 roku.
Rozwój Współczesny w Chorzowie należy wspomnieć o imprezie plenerowej Jagodowe Lato. W latach wcześniejszych impreza nosiła nazwę Sikawa. Podczas tej corocznej imprezy organizowane są mistrzostwa w zbieraniu jagód, występy znanych w Polsce zespołów muzyki rozrywkowej i kabaretów oraz pokazy sprawnościowe Straży Pożarnej z Polski, Niemiec i Czech. Impreza jest zwykle organizowana na początku lipca. Wspaniałe Bordowo Śląskie, spokój i wyjątkowy klimat tego miejsca zachęcają do odwiedzenia Ruszowa.